Mimo że przez większość osób orzechy uznawane są za produkt zdrowy, to jednak nie każdy jest przekonany o ich zdrowotnych właściwościach. Orzechy to produkt wysokokaloryczny, na 100 gramów mają one nawet 600 kilokalorii, z czego 80% stanowi tłuszcz. W takim razie, czy warto umieszczać je w swojej diecie? Tego dowiesz się z dzisiejszego materiału. Zapraszam. Orzechy. Wartości odżywcze. Migdały, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, pini, brazylijskie, a nawet orzechy ziemne. Wszystkie z nich są dobrym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a także składników mineralnych takich jak cynk, żelazo czy też magnez. Dodatkowo orzechy są bogatym źródłem polifenoli i fitozwiązków, które mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Orzechy i ich wpływ na funkcjonowanie mózgu. Orzechy mogą okazać się istotnym czynnikiem żywieniowym w leczeniu oraz zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym. Zawarte w nich bioaktywne składniki powodują, że zmniejsza się stres zapalny, stres oksydacyjny, a także starzenie naszych komórek. Mają one właściwości wspomagające funkcje poznawcze i są zalecane w chorobach takich jak choroba Parkinsona czy też choroba Alzheimera. Orzechy i ich wpływ na serce. Jak się okazuje, orzechy są też istotnym czynnikiem żywieniowym w walce z chorobami serca. Ich spożycie zmniejsza poziom tzw. złego cholesterolu LDL oraz poziom trójglicerydów. Jeżeli zależy Ci na zdrowym sercu, spożywaj od 30 do 40 gramów orzechów dziennie i poleć to samo swoim rodzicom czy też dziadkom. Orzechy a stan zapalny. Orzechy mają silne działanie przeciwzapalne. Stan zapalny jest to naturalna obrona organizmu przed różnego rodzaju patogenami, czy też pomoc w walce z urazami. Jednak gdy ten stres jest przewlekły, to wtedy może dojść do problemu i występowania różnego rodzaju chorób. Jak się okazuje, istnieją badania, które pokazują, że spożycie orzechów może ten stan zapalny zmniejszyć, co może mieć pozytywne skutki w przypadku sportowców, ale nie tylko. Orzechy i ich wpływ na odchudzanie. A co z wpływem orzechów na odchudzanie? Wiemy dobrze, że to nadmiar kalorii powoduje, że tyjemy, a jednak orzechy są bogatych ich źródłem. I tutaj kolejny raz możemy poprzeć się badaniami, bo jak one pokazują, orzechy wcale nie sprzyjają tyciu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ mają pozytywny wpływ na kontrolę apetytu. Czyli mimo tego, że dostarczymy wraz z nimi kilkaset kilokalorii, to ogólnie w ciągu dnia zjemy mniej. Szczególnie taki efekt hamujący apetyt mają migdały oraz orzeszki ziemne, a do tego, jak się okazuje, masło orzechowe. Co więcej, nawet jeżeli orzechy są wysokokaloryczne, to badania pokazują, że nasz organizm nie wchłania wszystkich kalorii z ich spożycia. Jeżeli przykładowo na opakowaniu migdałów mamy napisane, że zawierają one 170 kilokalorii, tak naprawdę nasz organizm wchłania około 120-130. Podsumowanie. Orzechy śmiało możemy, a nawet powinniśmy spożywać i umieścić w naszej diecie. Spożycie ich w ilości około 30-40 gramów dziennie wyjdzie nam na plus. Może poprawić nasze zdrowie, funkcjonowanie serca, mózgu, a także przeciwdziałać różnego rodzaju chorobom. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję dla kanału SFD PRO i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!